Dzisiaj przed wami wyjaśnienie całej fabuły Poppy Playtime Chapter 3 od samego początku do samego końca. Wyjaśnimy wszystkie wątki, wszystko co wydarzyło się na przestrzeni całej gry. Przed wami bardzo mocny materiał, przed wami wyjaśnienie całej fabuły Poppy Playtime Chapter 3. Siema, tutaj Mondarz, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym wreszcie wyjaśniamy całą fabułę Poppy Playtime Chapter 3 od samego początku do samego końca. Ten odcinek będzie naprawdę mocny, więc na początek stawcie kciuka w górę, a także suma na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi, ponieważ lecimy do 400 tysięcy jak najprędzej. Wpadnijcie też do mojego Instagrama, linka macie w opisie. Tam niedawno pojawił się nowy post. Możecie zalajkować, będzie mi naprawdę mega miło. Tymczasem już nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy od tego, co wydarzyło się w chapterze drugim pod sam koniec. Tak więc, jeżeli dobrze pamiętacie, chapter drugi zakończył się w momencie, kiedy bohater pokonał Mami Longlegs, czytaj, po prostu ją przemielił, a następnie razem z Poppy wsiadł do pociągu i pojechał prosto do Playker, tylko z tą różnicą, że pociąg rozbił się po drodze. I chapter trzeci nie rozpoczyna się w tym samym miejscu, kiedy bohater jest ściągnięty po podłodze przez zagadkową postać, którą wszyscy już bardzo dobrze znamy. Jest nią Catnap, dokładniej znany jako eksperyment 1188 o godności Theodore Grumble. Theodore był kilkuletnim chłopcem, który wcześniej znajdował się w Playker. Niemniej pewnego dnia spróbował uciec z tego miejsca, jednocześnie zakosić Grappaka. Zachęcić miał go do tego eksperyment 1006, znany również jako prototyp. Niemniej podczas owej ucieczki coś poszło nie tak, a Theodore doznał straszliwego wypadku, którego prototyp miał go wyciągnąć, jednocześnie ratując jego życie, a Theodore tuż po wypadku został wcielony w inicjatywę Bigger Buddies i przekształcony został w eksperyment 1188, znanego również jako Catnap, którego oryginalna, maskotkowa wersja należała do grupki pluszaków stworzonych przez Playtime Co., znanych jako Smiling Critters. Były to małe, słodkie, pluszowe postacie, takie jak kot, czytaj Catnap, słoń, Babafant, czy miś, bliski kuzyn Freddy'ego Fazbera, Bobby Berhak. Cholera, czy to Bobby Berhak? Sama nazwa Catnap wzięła się z faktu, że jest on kotem, a jednocześnie ma w sobie czerwony gaz, który to miał powodować sen, stąd właśnie nap, czyli drzemka po angielsku. Najlepsza nazwa ever. I to właśnie z powodu tego gazu i jego dziwnych, halucynogennych właściwości, na temat których skarżyły się dzieci, które zakupiły pluszowego Catnapa, ten został usunięty ze sprzedaży oraz ze wszystkich materiałów promocyjnych, przez co następnie Smiling Critters występowało już bez niego, a Catnap pozostał tylko i wyłącznie pod swoją jedyną, żywą formą. Jednocześnie później, po wydarzeniach z Godziny Szczęścia, Hour of Joy, Catnap stał się prorokiem prototypu i czci go niczym Boga. I właśnie w tym momencie wyciągnął naszego nieprzytomnego bohatera z pociągu, którym właśnie się rozbił, i niesie go, aby wrzucić go do zgniatarki. Bardzo miły kolega. Bohater wpada do zgniatarki, jednakże na szczęście udaje mu się stamtąd uciec, po czym poszukuje drogi na powierzchnię, jednocześnie będąc bacznie obserwowanym przez Catnapa. Po drodze natrafia na kasetę VHS, która to dotyczy występowania Catnapa na terenie Playker, oraz tego, jak pewna dziewczynka bardzo się go boi, w razie czego całą taśmę przetłumaczoną na język polski macie w tym filmie. Dodam jednocześnie, że owy czerwony gaz Catnapa był wykorzystywany przez naukowców w celu usypiania dzieci przed przystąpieniem do operacji, które zamieniały ich w zabawki. Yikes. Chwilę później bohater odnajduje także dzwoniący telefon. Po drugiej stronie słuchawki znajduje się mały chłopiec. Na ten moment jeszcze nie wiadomo, jak ma na imię. Aczkolwiek jest to Oli i najpewniej jest on jakimś dzieckiem, które przetrwało w Playker po masakrze. Niemniej osobiście wydaje mi się, że Oli nie do końca jest tym, za kogo się podaje, bo patrząc na to, że cała masakra w Playker miejsce miała 10 lat wcześniej, to chłop musiałby być już dorosły i być przynajmniej w moim wieku. W związku z czym, moim zdaniem, absolutnie nie ma opcji na to, żeby Oli był tym, za kogo możemy go podejrzewać. Zatem albo jest to prototyp, który, jak wiemy z taśmy VHS, którą jesteśmy w stanie odnaleźć pod sam koniec tego chapteru, że jest on w stanie zmieniać swój głos i dowolnie nim manipulować. Reasumując, zdaje się, że to prototyp do nas dzwoni,
i dokładnie mówi nam, co mamy robić w ramach jakiegoś jego dziwnego planu. Ewentualnie może być to jakaś zupełnie inna postać, o której nie mamy pojęcia. Przykładowo jakiś inny pluszak, bądź inna, na przykład laleczka chłopca, podobna do Poppy, tylko że jest to chłopiec. Nie wiem, myślę, że są to dwie najpewniejsze opcje. Oli zdradza nam, że Poppy potrzebuje naszego bohatera, aby wywalić wszelkie zło z Playker, w sensie ogólnie z całego Playtime, a jednocześnie spoiluje nam, że właśnie zbliżamy się do wspomnianego Playker, które jest kościołem Katnapa, a sam urządza tam sobie małe polowanie. No, problem w tym, że spotykamy go w sumie tylko kilka razy na przestrzeni całej gry i tego polowania nijak nie idzie odczuć, no niemniej chyba wiecie, o co chodzi. W końcu bohater dociera do znajomego wagonika i w bardzo znajomy sposób zjeżdża w dół do Playker. Nie, to nie jest w ogóle zrzynka z Bioshocka, to absolutnie. Przecież jak zjeżdżaliśmy do Rapture, to w ogóle nie wyglądało w taki sam sposób. I absolutnie, to nie jest to samo. W ogóle nie inspirowaliśmy się Bioshockiem, tworząc tą grę. Tak, podobieństwa do Bioshocka są, niemniej nie mówię, że to źle. Bioshock to świetna gra, chociaż zauważam, malutkie podobieństwa. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Swoją drogą, skoro już o zjeździe do Playker mówimy, w bardzo podobny sposób do pewnej innej, lepszej gry. Zjeżdżając do środka słyszymy głos założyciela i twórcy tego miejsca, ale już mniejsza o te wszystkie podobieństwa, spójrzcie na to, jak to Playker wygląda. Stary, to wygląda jak jakaś bomba, a w środku trzymali dzieci. Wyobraź sobie, co te dzieci musiałyby pomyśleć, gdyby zobaczyły, w czym tak naprawdę są przytrzymywane. Kijów to sztuczne niebo i w to, jak tandetnie to wszystko wygląda, bynajmniej od środka, bo od zewnątrz jest to ulokowane na jakiejś skale, głęboko w podziemiach. A jednocześnie wygląda w taki sposób, jakby absolutnie nikt nie miał stamtąd uciec. Swoją drogą, zastanawia mnie, w jaki sposób Katnap tak szybko się tam dostał. Zakładając, że jedynym wejściem do Playker jest winda bądź wagonik, którym zjeżdżasz na dół i do góry, to on tak szybko jeździ tym wagonem, czy on ma jakieś wejście z boku, bo jakoś mi to nie leży do końca. Playker, przynajmniej w pierwotnym zamyśle, miał być idealnym sierocińcem, stworzonym przez Eliota Ludwika dla dzieci bez miejsca na ziemi. Przynajmniej tak brzmiał początkowy plan, później kiedy Eliot już nie mógł doglądać swojego dzieła życia, Playker stało się miejscem do przetrzymywania tych dzieci tuż przed tym, jak ich mózgi i układy nerwowe zostaną przeniesione do chodzących potworów. Tak. To brzmi ciężko. Sam Playker jest jednym wielkim miejscem, które spaja wielka statua Smiling Critersów. To brzmi głupio. I stamtąd ciągną się ścieżki do kilku innych miejsc, takich jak Playhouse, czyli miejsce do zabawy, szkoła, czyli, no, szkoła, Home Sweet Home, czyli właściwy sierociniec, w którym dzieci mieszkały, sklep z zabawkami, tam mogły kupić nowe itemki, oraz biuro dyrektora, czy tutaj, no, poradnia. Zasadniczo tam dzieci mogły rozmawiać z dorosłymi, kiedy miały na to ochotę. Tuż pod pomnikiem znajdującym się na samym środku Playker znajduje się podziemne, ukryte pomieszczenie, w którym znajduje się bateria, którą trzeba naładować, miejsce do podłączania kabli, co jest takie trochę bez sensu, oraz wielka tuba, za pomocą której Oli, albo ktoś, kto podaje się za Oliego, bo ja absolutnie nie wierzę, że Oli jest tym, za kogo możemy go uważać, spuszcza dla nas klucze. Klucze przydadzą nam się do wchodzenia do konkretnych budynków znajdujących się w Playker, do których wejść trzeba. Na początek bohater trafia do fabryki gazu, gdzie produkuje się czerwony gaz. Tam bohater najpierw musi przenieść gaz na lewą stronę, z prawej, bo nie może być po prawej, bo musi przejść dalej. Jednocześnie odnajduje fioletową łapkę, która pozwoli mu skakać wyżej, czy tutaj po prostu odbijać się od ziemi na duże wysokości. Tak więc bohaterowi udaje się ogarnąć to zadanie, niemniej wówczas ktoś odcina zasilanie w Playker, więc ten musi się wracać, iść po kolejny klucz do Oliego, a później wbić do Home Sweet Home, gdzie będzie mógł przywrócić zasilanie. To jest też głupie, że zasilanie do całego obiektu znajduje się akurat w sierocińcu. W sensie, to jest bez sensu. Tak czy tak, bohater w końcu trafia do Home Sweet Home i jak się okazuje, miejsce to jest zagazowane czerwonym gazem Katnapa, przez co ten nawdychuje się go zbyt dużo, przez co doznaje halucynacji, po czym błądzi po niekończących się korytarzach, jednocześnie będąc obserwowanym przez Katnapa oraz słuchając upiornych audycji radiowych dotyczących odnalezienia zmasakrowanego ciała dziecka w domu samego Eliota Ludwika tuż po jego śmierci. He had a deep love in his heart for children like this one, making the actions of whoever planted this body all the more sick. I treść tej audycji radiowej oraz napisy wydrapane w podłodze oraz na ścianach sugerują, jakby Ludwik z tyłu głowy miał jakąś winę, jakby był winny czemuś, jakby ta wina prześladowała go do tego momentu. Jednocześnie jedna z audycji radiowych jest puszczona od tyłu, a po odwróceniu jej usłyszymy głos oskarżający głównego bohatera o pojawienie się ponownie w Playtime po 10 latach, kiedy nie stawił się w tym miejscu, kiedy był najbardziej potrzebny, kiedy doszło tam do wielkiej masakry,
I z tego powodu jest mu powiedziane, że nie ma on prawa znajdować się w tym miejscu. Dalej bohater, gubiąc się po korytarzach, w końcu dociera do pewnego pomieszczenia, w którym znajduje się telewizor oraz kaseta VHS. Po odpaleniu jej bohater ogląda taśmę, aczkolwiek w pewnym momencie wszystko nabiera trochę innego charakteru, właśnie ze względu na czerwony gaz, którego nawdychał się bohater. Na telewizorze pojawia się koszmarna wersja Hagiego Wagiego, która następnie wychodzi z telewizora i atakuje głównego bohatera, który zaczyna uciekać, niemniej nie udaje mu się to. Zostaje zaatakowany, a później budzi się na podłodze. Hagi był tylko halucynacją, a teraz bohater jest już wolny i może dalej eksplorować miejsce. Już gaz nie jest mu tak straszny, bo w sobie tego nie ma i już przestał nim oddychać. W związku z czym ten panoszy się chwilę po Home Sweet Home. W końcu udaje mu się odnaleźć maskę przeciwgazową, która przed premierą gry była, że tak to ujmę, dość reklamowana, a ostatecznie stała się po prostu itemem zwykłym. Wyobraźcie sobie, jakby kolejne chaptery były reklamowane, stary, innym kolorem łapki, nie? To by był najlepszy poziom marketingu ever. Tak czy tak, maska przeciwgazowa pozwala bohaterowi chodzić po zagazowanych miejscach i się nie zagazować. Po drodze bohater przypadkowo może natrafić na Kissimissy siedzącą w pewnym pokoju, który wcześniej należał do pewnej dziewczynki. Kissimissy trzyma fotografię właśnie tej dziewczynki i przygląda się jej. I najpewniej dziewczynka ta w wyniku eksperymentu została zamieniona w Kissimissy. Teraz Kissy po latach odwiedza to miejsce, bo pewnie przypomina jej o jej przeszłości. Co do innych poukrywanych tutaj rzeczy, bohater odnajduje dwie taśmy VHS, których zawartości stanowią jasne dowody na to, że Playtime Co. przeprowadza przerażające eksperymenty na dzieciach. Pierwsze odnosi się do chłopca imieniem Sam, który zostaje zabrany z Playker przez doktora White'a. Panie Włodzimierz Biały, proszę zabrać Sama. Boże, jak to źle brzmi. Nie, nie róbcie tak. Stary, usuwamy to. Oczywiście dobrze wiemy, co później stało się z Samym. Został przeistaczony w pewien eksperyment. Druga natomiast dotyczy Kevina, czyli eksperymentu 1322, bądź subjectu 1322. Obiektu. Tutaj doktor wyraźnie robi coś z Kevinem, coś złego, niemniej wówczas inny chłopiec, czyli Joseph, przerywa mu. Aczkolwiek doktor uspokaja go, że wszystko przecież jest w porządku. Nie, Joseph, nie jest. Ratuj przyjaciela i uciekajcie. Jakoś, nie wiem, windą pojedźcie. Następnie bohater, idąc dalej przez sierociniec, wypowiada słowa: o cholera, czy to Bobby Berghag, czyli daleki kuzyn Freddy'ego Fazbera. Zasadniczo tutaj to w sumie nie jest on. Jest to coś w rodzaju jego statuły, wielkiego modelu, który znajduje się pośrodku jednej z sypialni w sierocińcu. I najpewniej jest on wyposażony w dwie kamery, przez co jest w stanie śledzić ruchy dzieci, co obserwować z jego perspektywy najpewniej mogą naukowcy w Playker. Dodatkowo w sąsiednim pomieszczeniu znajduje się lustro weneckie, czytaj takie, przez które naukowcy mogą podglądać dzieci, ale dzieci nie mogą widzieć ich, dzieci widzą tylko i wyłącznie swoje odbicie. Najpewniej na terenie całego sierocińca i całego Playker znajduje się więcej tego typu przedmiotów inwigilacji. Jak to brzmi. Ostatecznie bohater odnajduje generator i włącza go, a przy wyjściu zostaje dojechany przez Kissimissy, aczkolwiek później Poppy ją uspokaja, że przecież wszystko jest w porządku. Śmieszne jest to, że w poprzednim chapterze Kissy była całkiem spoko, tutaj już taka nie jest, a jeszcze 5 minut wcześniej w ogóle bohatera nie widziała, jak dosłownie wparowały do pokoju. Tak czy tak, później dochodzi do monologu Poppy, która mówi, że musimy pokonać złego prototypa, że jeżeli spróbujemy uciec, ten zabije nas jeszcze zanim dojdziemy do głównych drzwi. Śmieszne tylko, że za każdym razem, kiedy się pojawiał, jakoś nie miał chęci, żeby zrobić nam jakąś krzywdę. Plus wyjaśnia, że to on tak naprawdę zamknął ją w tej klatce. W klatce, z której uwalniamy ją pod koniec chapteru pierwszego. Tego nikt się nie spodziewał. Co? Jak to? Ostatecznie plan jest taki, żeby zabić prototypa i uratować wszystkich. Najlepsza jest jej mina, kiedy słyszy o planie usiłowania morderstwa. Świetnie. Idąc dalej, bohater podłącza kabel z Home Sweet Home i musi wybrać się do kolejnego miejsca, czyli tym razem do szkoły, która była zamknięta od wielu lat. No, tak jakby. Tak więc teraz zadaniem bohatera jest odpalenie drugiego generatora, który znajduje się właśnie w szkole. I z pozoru wszystko wygląda na zupełnie zwyczajną szkołę, nawet nauczycielka jest dość ciężka. Tym razem może nawet trochę bardziej, ponieważ przed wami Miss Delight. Jedna z 8 nauczycielek, które niegdyś uczyły dzieci w tym miejscu. Niemniej po wydarzeniach z Hour of Joy, kiedy szkoła została zamknięta przez Katnapa, Miss Delight dosłownie oszalała i z pozoru zwyczajnej nauczycielki anatomii zamieniła się w szaloną kobietę zierżącą maczugę złożoną z linijek, ołówków i reszty szkolnego stafu. Jednocześnie zabiła i zjadła całą resztę nauczycielek w tym miejscu, plus zrobiła coś złego z dziećmi, które się tam znajdowały, ale co? No, nie jest to tak w 100% wyjaśnione. Najpewniej je zabiła. Teraz jest ostatnią nauczycielką w tym miejscu, a jednocześnie bardzo współpracuje z Katnapem, dając mu znać o wszystkim, co dzieje się w okolicy, a jednocześnie dając te same informacje dla prototypu, który jest ich władcą.
I o, stary, jaka ta szkoła jest klimatycznie straszna. Wcześniej tego nie powiedziałem, ale Home Sweet Home także jest cudowną lokacją, jeżeli chodzi o ten straszny aspekt, ale ta szkoła, stary, to jest GOAT. Przemierzając szkołę, bohater słyszy kilka sygnałów mówionych przez Miss Delight przez radiowęzeł szkolny. Kto też miał radiowęzeł w postaci starego głośnika postawionego na krześle obok klasy, niech pisze w komentarzu, bo ja tak miałem w podstawówce. Generalnie potężny gówno, stary. W pewnym momencie Miss Delight stwierdza, że poznaje naszego bohatera i wspomina, że pamięta, że ten niegdyś tu pracował. Jednocześnie dziwi się, dlaczego on wciąż żyje. Ostatecznie bohaterowi udaje się włączyć generator, który wkrótce zostaje rozwalony przez Miss Delight i wtedy bohater musi jakoś sobie z nią poradzić. I to jest najbardziej irytująca sekwencja w całej grze. W sensie tak overall, jak podejdziesz do tego o zdrowych myślach, to nie jest to jakieś mega trudne, ale ja na streamie miałem z tym ewidentny problem, ponieważ Miss Delight to jest dosłownie trochę bardziej natrętny endoszkielet Snafa Security Breach. Tamte były jeszcze okej, ponieważ granie na nich nie było mega wymagające, a powiem tylko, że oni wszyscy plus Miss Delight działają dokładnie tak samo. Czyli jak patrzysz się na tę postać, to nie może się ruszyć, aczkolwiek jeżeli już na nią nie patrzysz, to idzie do ciebie, żeby odgryźć ci płat czołowy albo zmiażdżyć maczugą z linijek. Stary, wyobraź sobie, że piszesz maturę, ona jest w komisji i ty przychodzisz z ekierką na maturę. Bo spoiler, o ile mi wiadomo, z ekierką nie można, ale z linijką już tak. W każdym razie bohaterowie ostatecznie udaje się uciec z Miss Delight, a przestał na myśli, że przytrzasnąć ją drzwiami w ten sposób, żeby ta umarła. I tak się zresztą dzieje. Po czym bohater przychodzi do następnej lokacji, czyli do podziemi, do wielkiej jaskini Batmana znajdującej się pod Plaker. Tam w sumie nie dzieje się zbyt wiele ciekawych rzeczy, poza tym, że dowiadujemy się, że Rich Avery ma się dobrze i niedługo będzie obejmował wyższe stanowisko po swoim koledze. Oraz w pewnym momencie widzimy Catnapa, który modli się do posągu prototypu, który sam stworzył. Jest to wielka statua, którą widzieliśmy już wcześniej, która składa się z martwych zabawek najpewniej. Takich jak Mami Longlegs, Crittersy, PJ Pagapilar czy Huggy Wuggy. Jednocześnie z przodu znajduje się szkielet pewnego człowieka, najpewniej jakiegoś robotnika. To jest robotnik, bo ma kask. Interesujące byłoby, jakby dosłownie ten szkielet łączył się na przykład z Richem, chociaż absolutnie nie życzyłbym mu, żeby tak skończył. Scena ta tylko i wyłącznie pokazuje wielką obsesję Catnapa i to, że prototyp dosłownie jest dla niego bogiem. No, po drodze bohater dostaje jeszcze jedną łapkę, którą może strzelać ogniem z palców. Ostatecznie bohaterowi udaje się wyjść na i błądząc dalej po jaskiniach, bohater zdaje sobie sprawę, że jedynym wyjściem stamtąd jest przejście przez Playhouse. Więc wybiera się dokładnie tam. Wchodząc tam, bohater m.in. dowiaduje się, że Catnap był przetrzymywany w pobliskiej celi. Jednocześnie aż 4 lata zajęło mu zaklimatyzowanie się do wszystkiego w jego nowym ciele. Dopiero po 4 latach stał się trochę bardziej rozmowny i trochę milszy dla dzieci, jednakże i tak wciąż mówi tylko i wyłącznie o swojej obsesji, czyli o jego kulcie prototypu. Po drodze bohater poznaje bardzo irytujące postacie, czyli mini Crittersy. To są dosłownie malutkie postacie większych Crittersów, które trzeba odstraszać ogniową łapką, bo inaczej dostaniecie jumpscare'a. Ostatecznie po przebiciu się przez nie bohater trafia do lochów, w których także był przetrzymywany Catnap niegdyś. Aczkolwiek teraz przytrzymywana tam jest tylko i wyłącznie jedna postać i to przez Catnapa. Jest to mianowicie Dog Day, czyli najprawdopodobniej ostatnia pozostała przy życiu postać ze Smiling Critters, która jest normalna i nie postradała zmysłów tak jak Catnap, ale o tym się jeszcze przekonamy. Dog Day jest tam przytrzymywany powieszony za ręce, a jednocześnie nie ma połowy ciała. Nie wiem, czy ktoś mu ją odgryzł, czy uciął, ale jest to okropne. A co jest jeszcze gorsze, to to, że w pewnym momencie mini Crittersy wchodzą do niego przez dziurę w jego tułowiu, tam gdzie powinny być nogi. Wówczas Dog Day uwalnia się z łańcuchów i zaczyna nas gonić. Podczas rozmowy Dog Day stwierdza, że jest ostatnim Smiling Crittersem oraz że my jesteśmy aniołem Poppy, który przybył tutaj, by uratować wszystkich. Bohater zaczyna uciekać, zapada się pod ziemię, biega po rurach jak w backroomsach i ostatecznie udaje mu się uciec od Dog Day'a. Aczkolwiek najpewniej dalej pozostał on przy życiu, czy coś, no nie wiadomo. Bohaterowi w końcu udaje się wyjść na powierzchnię, przynajmniej w cudzysłowie. I teraz pozostało mu tylko i wyłącznie odpalić ostatni generator, jak zresztą mówi mu Oli, który znajduje się w poradni, albo w biurze dyrektora. Tak więc bohater wchodzi do środka i ta lokacja też jest naprawdę świetnie zrobiona. Jestem fanem tego, jak bardzo mroczne są lokacje w chapterze trzecim, a przynajmniej ich większość. Tutaj bohater może natrafić na dwie taśmy. Pierwsza z nich jest dosłownie komunikatem bezpieczeństwa, który wybrzmiał w głośnikach w całym Playtime. Dnia 8 sierpnia 1995 roku, kiedy doszło do wydarzeń z Godziny Radości, kiedy doszło do ogromnej, gigantycznej masakry w Playtime. Druga taśma dotyczy natomiast Stelly Greybor i dwójki rodziców, którzy chcą adoptować chłopca, aczkolwiek jest on podczas testów i nie mogą tego zrobić. Wiecie jakich testów, on niedługo zmieni się w jakiegoś potwora, wtedy adopcja raczej nie jest wskazana. Ostatecznie bohater dochodzi do generatora, aczkolwiek zostaje powalony przez Catnapa.
Wdycha zbyt dużo jego gazu, po czym ma wizję. I w jej trakcie widzi dokładnie wszystko to, co działo się z sierotami w sierocińcu, w Plaker. Widzi eksperymenty, koszmary, przemienianie dzieci w zabawki. Widzi cały ten koszmar, którego sam jednocześnie niegdyś był częścią, ponieważ pracował w tym miejscu. Na jakim stanowisku tego nie wiemy, ale był w to wszystko zamieszany. Ostatecznie bohater budzi się i słyszy Katnapa, który zdecydował się wreszcie przemówić, mówiąc, aby ten opuścił Plaker, albo ten się tym zajmie. Pchasz się w gips, kolego. Moi ludzie idą na twoje piętro. I on podobnie brzmi jak pieprzony intruder z Mandeli. Naprawdę. Intruder był jeden, ale dobra, niech będzie. To nie był intruder, to był Gryglicki. Ostatecznie bohater odpala generator, przeciąga kabel prosto do ukrytego pomieszczenia poniżej statuły i wówczas otrzymuje baterię od Oliego, którą ma umieścić dokładnie w miejscu, w którym to wszystko tak jakby się zaczęło. Czyli w wytwórni czerwonego gazu. I wówczas Plaker jest ciemne, tak bardzo, że sam nie potrafiłem trafić do tego miejsca. Ale ostatecznie się udało. Tak więc bohater dociera do tego miejsca i kiedy chce już umieścić baterię na właściwym miejscu, Katnap przerywa mu to, rozpyla swój czerwony gaz, a bohater po nawdychaniu się go zauważa Katnapa w jego nowej, koszmarnej wersji. Najpewniej po prostu spowodowanej halucynacją. Bohater zaczyna uciekać, Katnap goni go i ostatecznie bohater wbiega do pewnego miejsca, gdzie dochodzi do final bossa z Katnapem. Który w sumie na pierwszy rzut oka nie jest łatwy, na drugi rzut oka jest trochę łatwiejszy. Ogólnie zależy jak człowiek do tego podejdzie. Jest to do zrobienia, tylko trzeba działać szybko. Przede wszystkim szybko przełączać konkretne łapki, szybko reagować i szybko walić w niego tym innym gazem, żeby się odsunął. Cała walka trwa 180 sekund. Przypomina mi trochę to, co działo się we FNAF-ie 4, na zasadzie kiedy chociażby masz walkę z Fredbearem bądź z Nightmarem w cudzysłowie. To przychodzi on do ciebie ze wszystkich stron i po prostu trzeba działać szybko. Tutaj z Katnapem jest dość podobnie, ale FNAF 4 zrobił to lepiej, chociaż nie za bardzo lubię tę grę. Z drugiej strony też kumam, co chcieli tu osiągnąć. Ostatecznie bohaterowi udaje się pokonać Katnapa, który próbuje zrobić na nim Assassin's Creed'a z góry. Aczkolwiek bohater razi go energią z zielonej łapki, którą właśnie wyssał. Ja pier... Katnap zostaje w cudzysłowie pokonany, aczkolwiek po chwili pojawia się prototyp, który zabija swojego proroka i zabiera jego ciało ze sobą. I w ten właśnie sposób Katnap umiera. To najpewniej ostatni moment, kiedy w ogóle go widzimy. Zdaje się, że przy okazji jego późniejszego pojawienia się będzie częścią prototypu, który, jak wiadomo, najpewniej łączy ciała martwych zabawek ze sobą, ewentualnie ze swoim pomnikiem. Ale to jest jeszcze dość dyskusyjna kwestia. Tak się kończy pomaganie. Ostatecznie bohater wchodząc z tego miejsca natrafia na jeszcze jedną kasetę VHS, która jest dosłownie rozmową z prototypem przeprowadzoną przez pewnego naukowca w Playtime. Wychodzi na to, że prototyp był torturowany przez niego. Najpewniej to napędziło w nim tyle gniewu i nienawiści. Okazuje się również, że prototyp włada różnymi głosami. Jest w stanie dowolnie ten głos zmieniać i nim manipulować. Stąd właśnie moja teoria, że Oli to tak naprawdę nie jakiś mały chłopiec z Plaker, a dosłownie prototyp, który próbuje... jakoś nas wykorzystać. Aczkolwiek o tym opowiem w jeszcze oddzielnym filmie, który pojawi się jakoś za kilka dni. Ostatecznie bohater opuszcza to miejsce, wkłada baterię na właściwe miejsce i spotyka Poppy, która mówi mu całą prawdę. A dokładnie puszcza mu inną kasetę VHS, która przedstawia nagrania z kamer, które zarejestrowały wydarzenia z 8 sierpnia 95 roku. Godzinę radości, wielką masakrę w Playtime. Ogrom ludzkich zwłok znajdujących się na ziemi i zabawki masakrujące każdą osobę pozostałą przy życiu. To właśnie wtedy to wszystko się zmieniło i to przez to dzieje się to, co dzieje się teraz. Za to wszystko oczywiście odpowiedzialny jest prototyp, który dosłownie namówił wszystkie zabawki do zrobienia tych wszystkich złych rzeczy. Ostatecznie Poppy mówi bohaterowi, że to czas, żeby zabić prototyp, że teraz pozostał tylko on i to on jest naszym final bossem. Oboje wchodzą do windy i zjeżdżają w dół, kiedy Kissimissi tą windę obsługuje. Aczkolwiek zostaje ona zaatakowana przez coś lub przez kogoś, słyszymy okropny krzyk. Poppy przejmuje się tym, co się z nią stało, winda jedzie do góry. I w ten oto dosłownie i w przenośni tragiczny sposób kończy się chapter trzeci. Nie, stary, poważnie, to jest zakończenie jak z Garten of Banban, bo tam dosłownie te chaptery kończyły się w windzie. Czemu kończycie tę grę w taki sposób? Przecież to nie ma sensu. No ale overall gra jest naprawdę mega spoko, niemniej zdaje się, że chapter drugi był minimalnie lepiej pomyślany. Tak czy tak, trzeci jest naprawdę super, plus jest mega, mega klimatyczny. No poczekamy ten rok,
albo 2 lata na chapter 4. Ciekawe, co wydarzy się do właśnie tamtego momentu. No i w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. To jest prawdopodobnie jeden z ostatnich odcinków co do chapteru 3. Pojawi się jeszcze jeden większy film, plus mogę nagrać jeszcze 2 z teorii, jeżeli będziecie zainteresowani, ponieważ mam kilka rzeczy, które chodzą mi po głowie i fajnie byłoby je przedyskutować, bo zdaje się, że są mocno dyskusyjne. Między innymi chodzi tutaj o Oliego i to, dlaczego uważam, że jest eksperymentem 1006. Podnijcie się do mojego Instagrama, link macie w opisie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, miłego dnia, cześć!